Cześć moi drodzy, w tym materiale chciałem Wam pokazać, jak rozklejam iPhone 12 Pro Max za pomocą maty podgrzewającej OPB PC300, którą dostałem od firmy FixZone.pl. W tym wypadku iPhone jest dość mocno uszkodzony mechanicznie i uznałem, że taka metoda przyniesie bardzo dobre efekty i umożliwi bezproblemowe otworzenie urządzenia. iPhone jest po jakimś upadku, uszkodzony został przede wszystkim tył korpusu, szkło, w którym znajduje się praktycznie dziura. Dziura znajduje się od strony płyty głównej. Cały problem z tym urządzeniem jest taki, że nie działa sieć GSM, LTE i urządzenie przestało się aktywować. Uruchamiam matę. Mata jest ustawiona obecnie na 65 stopni Celsjusza. Czas jest dobrany na oko, nie jest zaprogramowany, choć mata umożliwia programowanie zadanego czasu nagrzewania urządzenia, które chcemy na przykład rozkleić. W tym wypadku całość dzieje się na oko. Dobieram sobie czas według swoich własnych preferencji. Do rozkręcenia urządzenia używam wkrętaków firmy Fixit. Często pytacie o te wkrętaki. Bardzo je lubię. Fajne są, dobrze wykonane. Przesiadłem się z wkrętaków firmy Quanly, Tor. Te mi zdecydowanie bardziej odpowiadają. Miłym gratisem jest Fidget Spinner. Urządzenie dogrzewam jeszcze trochę. Do rozklejania używam żyletki. Staram się podważyć ekran z kilku stron. Zazwyczaj zaczynam rozklejanie od dołu urządzenia, wbijając żyletkę pomiędzy ramkę ekranu a korpus obudowy. Wywierając nacisk z umiarem, doprowadzam do tego, że uszczelka powoli zaczyna puszczać i ekran odchodzi. Ważną rzeczą tutaj jest brak pośpiechu, umiar, cierpliwość i swojego rodzaju opanowania. Wiem, ta metoda nie jest zbyt bezpieczna i pośpiech przy tej czynności może skutecznie uszkodzić ekran. Dlatego obserwujcie, skupcie się i obserwujcie, jak ten ekran powoli odchodzi. A ja tutaj naprawdę nie śpieszę się w tych czynnościach. Staram się tutaj iść krok po kroku, powoli uwalniając ekran z kleju uszczelki, która trzyma tutaj bardzo solidnie. Całość trwa mniej więcej około 10 minut. Niektóre te fragmenty zostały troszeczkę przyspieszone, ale nieznacznie. Dół, jak widzicie, praktycznie został już uwolniony. Ekran w dużej mierze puścił. Można kontynuować pracę. Kiedy urządzenie jest nagrzane, to ta uszczelka słabiej trzyma. Cały czas delikatnie operuję żyletką. Wbijam ją pomiędzy ramkę a korpus. Jest tam dość sporo miejsca, przez co można spokojnie operować taką żyletką, starając się podważyć ekran i odkleić ramkę ekranu od korpusu i uszczelki. Dół praktycznie właśnie w tym momencie puszcza. Ostatnie, najbardziej wrażliwe czynności są wykonywane. I za chwilę przejdziemy do górnej części ekranu, która jest również dość kłopotliwa z powodu obecności elementów Face ID. Odkładam urządzenie na podgrzewacz, żeby jeszcze trochę je podgrzać, co ułatwi mi czynności polegające na rozklejeniu tego urządzenia.
Teraz przerzucam się na kostkę gitarową firmy Dunlop. Rozmiaru niestety nie pamiętam, ale zdaje się, że jest to grubość 0,5 mm. Kostką operuję również powoli, wywierając nacisk pomiędzy ramkę ekranu a korpus. Szczelka puszcza swój klej, przez co można spokojnie podważać i operować bez szkody zarówno dla ekranu, jak i dla korpusu. W tym miejscu od góry ekranu trzeba też zwrócić szczególną uwagę, bowiem w tym miejscu znajdują się elementy Face ID. Koniecznie musicie na to brać poprawkę, żeby nie uszkodzić tych elementów, bo jest duże ryzyko, że mechanizm Face ID przestanie poprawnie funkcjonować i z czynności, która jest dość prosta, zrobi się duży problem z takim urządzeniem. No jest, mamy otworzone urządzenie. W tym momencie trzeba odkręcić wkręty mocujące blachę osłaniającą taśmę ekranu i baterii. Tutaj również używam wkrętu FXIT. Tym razem jest to tak zwany Tri-Wing albo Y-Lob, w zależności kto sprzedaje te wkrętaki. One mogą być różnie nazwane. Całą zabawę zaczynam od odłączenia taśmy wtyku, taśmy baterii. Teraz mogę spokojnie odpiąć sobie taśmę ekranu w tym modelu. Jest tylko jedna taśma. Apple zrezygnował z dodatkowej taśmy od kontrolera dotyku. Kolejna blacha. Pod tą blachą jest schowana taśma od głośnika rozmów. W modelu 12 płyta główna została przerzucona niejako na lewą stronę płyty głównej. Trzeba zwrócić uwagę, w którą stronę taki ekran otwieracie. Żeby wyciągnąć płytę główną, trzeba zdjąć jeszcze jedną blachę. Jest to blacha chowająca, zasłaniająca moduł kamer tylnych. Kamery w tym modelu znacznie urosły gabarytowo. Są zdecydowanie większe niż w modelach poprzednich. Blacha zdjęta. Widać, że jedna z kamer jest naprawdę sporych rozmiarów. Zdecydowanie większe kamery niż w modelach niższych. Kolejny wkrętak. Tym razem do odkręcania tak zwanych śrubotulejek. Odpinam taśmy. Taśm jest całkiem sporo. Zwróćcie szczególną uwagę na to, że pod niektórymi taśmami znajdują się kolejne taśmy. Pozwoli Wam to uniknąć urwania którejś z taśm, tak jak właśnie tutaj. Pod jedną taśmą są kolejne mniejsze złącza. Do odpinania taśm idealnie sprawdzają się paznokcie. Paznokciami trudno uszkodzić elementy, które mogą znajdować się przy soketach, z których staracie się odpiąć taśmę.
Zwróćcie też uwagę, że często różne tasiemki potrafią być przyklejone. Na przykład tutaj taśma była przyklejona do soketu SIM. Sprawdzam, czy wszystkie taśmy zostały odpięte. A tutaj pod taśmą kamery czai się kolejna taśma, którą trzeba rozpiąć. Róbcie to wszystko powoli, spokojnie, odważając i wyciągając płytę główną. Z pewnością nic nie uszkodzicie, nic nie urwiecie. Pośpiech tutaj nie jest wskazany. Płyta główna została wyciągnięta i jak widać jest koszmarnie wykrzywiona. Tutaj dopiero widać, jak mocny był upadek tego urządzenia lub ewentualnie coś na niego spadło. Płyta główna jest bardzo mocno odkształcona, została wygięta. Dolna część płyty głównej z łącznikiem do niczego się nie nadaje. Jedyny tutaj motyw, który mógłby mieć miejsce, to swap dolnej płyty głównej, ale takie rzeczy wykonujemy tylko przy odzysku danych. Tutaj możecie zobaczyć, jak urządzenie jest skonstruowane, z czego jest zbudowane, jakie są różnice według starszych urządzeń. Face ID mechanizm jest bardziej smukły. Kamery są zdecydowanie większe. Są tak duże, że prawdopodobnie Apple stwierdził, że trzeba przerzucić płytę główną na lewą stronę obudowy. Dodatkowo bardzo duża bateria. Nieco nie mały Taptic Engine w tym modelu jest zastosowany, ale bateria naprawdę robi wrażenie. Jest gigantyczna jak na Apple. Ostatni rzut oka na mechanizm Face ID. Teraz popatrzmy na ekran, gdzie Apple zastosował tylko jedną taśmę wspólną dla dotyku i sygnału wideo. Ekran jest dość cienki. Ramka, cały ekran ma niewiele, chyba jak 1,5 mm wysokości. Zmniejszył się głośnik rozmów i sensory, które są tutaj w tym miejscu. Taśma tego głośnika również jest bardzo krótka. Trzeba uważać bardzo przy otwieraniu tego urządzenia, żeby nie urwać taśmy głośnika rozmów. Zmniejszył się troszkę notch. Mam nadzieję, że tego typu materiały będą dla Was w jakiś sposób użyteczne. Dzięki, do zobaczenia, trzymajcie się.